Szczęść Boże, witam Was kochani na kanale Serce do Serca. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć troszkę więcej o relacji, która jest budowana na prawdzie, a która właśnie przetrwa wszystko. Bo jak wiemy, Bóg Ojciec jest prawdą. Jak wiemy, Słowo Boże mówi, że prawda nas wyzwoli, że przez prawdę przychodzi wyzwolenie. I teraz, dlaczego chciałabym się odnieść do relacji? A to dlatego, że jeżeli oboje ludzi, którzy chcą połączyć się w jedną całość, mają takie głębokie pragnienie poznania prawdy o sobie. I myślę, że to jest taka przestrzeń, gdzie też powinniśmy dobierać sobie relacje. Bo jeżeli widzimy, że druga osoba, pomimo, bo to też się dotyczy osób, które żyją właśnie w kościele, tak? Ale widzimy w tych osobach pewien taki opór, wyparcie niesamowite i tak dalej, to myślę, że tutaj też powinniśmy się zastanowić. Powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście wchodzić w taką relację. Jeżeli widzimy jakieś takie sytuacje, gdzie jest stosowana wobec nas jakaś przemoc psychiczna, czy też słowna, czy fizyczna, jeżeli widzimy, że ten człowiek, pomimo, że chodzi do kościoła, to jednak nie owocuje to zmianą jego życia, czyli tym stanięciem w prawdzie na tym poziomie serca, to tutaj też nie powinniśmy się bawić za wszelką cenę w ratowników, ale pozwolić Bogu doświadczyć takiego człowieka, aby poprzez cierpienia i właśnie różne upadki zmęczył się z po prostu i doszedł do spotkania z żywym Bogiem. No i myślę, że to, na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę, to chęci drugiego człowieka, bo jak wiemy, żaden człowiek nie jest idealny i miłość również nie musi być idealna, ale miłość musi być skałą. Miłość musi być skałą, ponieważ mężczyzna, który jest skałą, będzie w stanie podźwignąć kobietę, jej emocje, swoje własne, ale także kiedyś dzieci. Także miłość to jest właśnie taka skała. Jak ja to rozumiem? Rozumiem to w taki sposób, że jeżeli obchodzę się w relacji z Bogiem w sposób autentyczny, że nie boję się prawdy od Boga, że nie reaguję na tą agresję, wyparciem, buntem. Jeżeli moja relacja z Bogiem jest taka, jak dziecka z rodzicem, i tutaj się kłania też spojrzenie w korzeń, jaki był mój rodzic, bo jeżeli mieliśmy rodzica, który nas karcił za to, jacy jesteśmy, że ciągle był z nas niezadowolony, ciągle musieliśmy sobie zasłużyć na zauważenie rodzica, albo był niedostępny emocjonalnie i nam brakowało tej bliskości, zauważenia, atencji, no to tutaj też możemy wejść w ten mechanizm uczynkowości, czyli zasłużenia na miłość Boga. I to również nie będzie chodzenie w prawdzie. I to również może się skończyć bardzo ciężkim czyśćcem poza życiem doczesnym, a chyba że ktoś przyjmie tą prawdę i zacznie z tym współpracować, a jest to proces bardzo bolesny, bo jak wiemy, potrafimy stworzyć bardzo dużo kamuflaży, bardzo wiele po prostu takich płaszczy możemy na siebie ponakładać, na swoje serce, na swoją duszę, że bardzo ciężko nam może być to wszystko właśnie zintegrować i rozpoznać. Także jak ja widzę taką relację, która chodzi w prawdzie, widzę wtedy dwóch ludzi, którzy pomimo, że są nieidealni, są słabi, nędzni, którzy nie mogą na sobie polegać i nie mają pewności względem siebie, bo czy ja mogę mieć pewność względem siebie, że nigdy nie upadnę, że zawsze już będę taka, jakbym chciała? Nie. Ja tak nie patrzę na to. Ja nie mam pewności do tego, jaka będę, bo wiem, że już niejednokrotnie upadłam i wiem, że jestem człowiekiem słabym. I w tym wszystkim przyszła prawda, poznanie o sobie i ukochanie swojej nędzności, małości. I właśnie w tym wszystkim mogę przychodzić do Chrystusa jak do swojego Ojca i przestać adorować problem na modlitwie. Dzięki temu, że zostałam upodlona przez właśnie własne poleganie na sobie, nie przez Boga, bo Bóg to dopuścił, to prawda, ale dopuścił to z miłości, ponieważ gdybym nie upadała i gdybym nie upadła wielokrotnie jeszcze po nawróceniu, nie zaparła się Chrystusa, to dzisiaj byłabym dalej człowiekiem pewnym siebie i wyniosłym, który poznał żywego Boga, ale już wierzy w to, że taki już pozostanie. A tak nie jest. Jesteśmy bardzo słabi i wszystko jest łaską. Także widzimy tutaj, że kiedy relacja jest oparta na tej prawdzie, to kiedy wychodzą jakieś słabości w drugim człowieku, to taki człowiek, który chodzi w prawdzie, on idzie na adorację, patrzy na serce Jezusa, które patrzy na twoje serce i mówi: Panie,
Akceptuję to, że jestem taki słaby, że jestem taka słaba. Znów pokazałeś mi moją nędzę, tylko po to, żeby wzrosła pokora we mnie. Tylko po to, abym znów na nowo mógł przyjąć Twoją miłość. Jest ona tak ogromna i wielka. Natomiast człowiek, który nie chodzi w prawdzie, nie chodzi w tym mechanizmie wyparcia prawdy o samym sobie, on zacznie się złościć na samego siebie. Zaczną się pojawiać takie myśli, znów mi się nie udało, znów jestem do niczego, nie podobają mi się te cechy we mnie. I jeżeli takie rzeczy się dzieją u tego człowieka, to on będzie adorował tą krzywdę, która się dzieje jemu, nie będzie akceptował siebie, czyli tu będzie głębokie poczucie winy, autodestrukcja i tak samo będzie traktował drugiego człowieka, czyli będzie zabiegał o to, żeby drugi człowiek mu dał zabezpieczenie, że nigdy go nie zostawi, że zawsze będzie jakiś, że zawsze będzie się zachowywał w sposób taki, jak on by chciał, bo to mu da poczucie bezpieczeństwa. Ale to nie tędy droga. Poczucie bezpieczeństwa mamy w Bogu, a my, jeżeli tak podchodzimy do sprawy, to tak samo będziemy traktować drugą osobę, nie dając jej wolności w miłości. Czyli tutaj nie możemy zbudować bliskości, tego mostu z dwóch stron, gdzie jedna i druga osoba może przyjść i możemy się spotkać w swojej słabości i ukochać tą słabość. Czyli tutaj będzie mur. Będzie gruby mur. Nawet jeżeli jedna osoba staje w prawdzie o sobie, przyjęła miłosierdzie Chrystusa i chodzi w tej pokorze i w prawdzie o sobie, a druga osoba nie, to tu będziemy się zderzać i będziemy się mijać. I tu po prostu już zostaje tylko modlitwa. Bo jeżeli nasze wysiłki, czyli to, że Bóg się nami posługiwał, nie pomagają, to po prostu już przychodzi tylko i wyłącznie zostawić człowieka. Niekoniecznie od niego odchodzić, bo to zależy, czy rzeczywiście w to wierzymy, rozeznaliśmy wolę Bożą, tylko bardziej chodzi o to, żeby dać temu człowiekowi przestrzeń, żeby on się sam zawiódł na sobie. I to będzie bardzo bolesne, że czasami może trwać wiele lat. Nie wiemy, ale im prędzej właśnie zsynchronizujemy się z prawdą o nas, tym szybciej przyjdzie wyzwolenie i tym szybciej przyjdzie głęboki pokój serca. Nie taki, który jest budowany na emocjach i na tym, że na chwilkę sobie coś wpoiłam. To nie o taki pokój serca chodzi. To chodzi o pokój serca, który, jak mówi Słowo Boże, przewyższa wszelki umysł. Czyli to jest pokój serca, który już nie martwi się o przyszłość, który kocha bezinteresownie i nie zabiega o to, co zewnętrzne, aby siebie nakarmić, tylko po pierwsze chce dawać Bogu i drugiemu człowiekowi, po trzecie ufa, po czwarte akceptuje wiele swoich słabości i słabości w drugim człowieku i po piąte towarzyszy na drodze właśnie drugiej osobie, czyli towarzyszy na tej drodze w poznawaniu coraz głębszym siebie, w miłości, nie w takiej chorej rywalizacji, że ja coś tobie, ty coś mi, albo teraz ja muszę pokazać swoją rację. Tu nie chodzi o rywalizację, tu chodzi o miłość, czystą miłość, czyli jeżeli my pokazujemy coś drugiej osobie, kochanie, spójrz, wiesz, zwracam Ci uwagę dla Twojego dobra, bo widzę, że ta sytuacja może prowadzić Cię do pewnego kamuflażu, kłamstwa. Może rzeczywiście przemód to skarbie, albo przemodlimy to razem. To jest taka przestrzeń, gdzie widzimy, że druga osoba się złości. Na przykład dajmy na to, że kobieta ma gorszy dzień. Wiadomo, jesteśmy zmienne, emocjonalne, chwiejne. Jesteśmy po prostu słabe. I widzimy, że przychodzi facet i on nie rozumie tej kobiety i nigdy jej nie zrozumie. Ale on ją po prostu mocno przytuli i powie, skarbie, wiem, że nie rozumiesz sama siebie, ja też Cię nie rozumiem, ale myślę, że Bóg Ci pozwala na to, abyś była taka słaba i abyś do Niego przyszła po miłosierdzie, ponieważ On Cię taką ukochał i On kocha mnie tak samo, takiego słabego i nędznego. I fajnie, że możemy sobie pozwolić na tą słabość, na tą nędzę i ukochać się w tym wszystkim. I tak samo w drugą stronę, nie? Że widzimy, że tutaj to otworzenie się na te emocje, na to takie nawet pozwolenie sobie na niezrozumienie pewnych rzeczy, ale ich ukochanie bardzo nas wyzwala. I tak samo w konfliktach, nie musimy wszystkiego rozumieć, ale możemy wierzyć w to, że jeżeli Bóg coś odsłania nam, to po to, żeby coś odbudować w nas. I kłótnie naprawdę są dobre. Tutaj widziałam, że skomentował mi ktoś właśnie jakiś komentarz w poprzednim filmiku, że kłótnie mogą być zgorszeniem dla dzieci. Oczywiście się z tym zgadzam. Ja naprawdę chciałabym, żeby kiedyś moje małżeństwo wyglądało w taki sposób, a nie inny, tak? Że jak ja to widzę i w Bogu i tak dalej. Natomiast wiem, że też brakuje nam mężczyzn odpowiedzialnych. Ale właśnie, mężczyzna jest tą skałą. Wiecie, dlaczego Bóg powiedział, kiedy Ewa zerwała owoc do Adama, Adamie, gdzie jesteś? Bo mężczyzna jest pierwszy stworzony, a kobieta jest wzięta z jego żebra. Więc to mężczyzna ma być tym, który panuje nad sobą przede wszystkim i dba o serce kobiety i o dzieci.
o tą przestrzeń taką. Kobieta jest po to, żeby uczyć miłości, ale mężczyzna jest na straży i on nie ma walczyć z kobietą, udowadniać swoją rację. Tu nie o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby swoją chęć walki ukierunkować na kobietę, chęć rywalizacji, bo mężczyzna jest do tego stworzony. Ale tu nie chodzi o to, żeby w tą stronę to ukierunkować, tylko żeby dojrzeć. Ale żeby dojrzeć, najpierw trzeba się uniżyć, gorzko zapłakać, tak jak Piotr zapłakał nad sobą i przyjąć prawdę o swojej nędzy i przestać adorować tą nędzę, tylko oddać ją Bogu i pozwolić miłosierdziu przepływać przez nasze serca. I wtedy taki człowiek na adoracji, na modlitwie, po prostu on zaczyna uwielbiać Boga w tej słabości, dziękować nawet za to. To jest pokora. Pokora dziękuje za słabość, za trudy, bo one czemuś służą. Pokora nie sprzeciwia się prawdzie, pokora nie sprzeciwia się krzyżowi, trudom, tylko dziękuje za to, że ten czyściec już tutaj może odbyć na ziemi. I tylko taka relacja, która jest budowana na takiej skale, czyli na prawdzie, może przetrwać wszystko, bo wtedy jest bliskość, wtedy nie boimy się przyjść z jakimiś trudnymi rzeczami do drugiej osoby, bo nie spotkamy się z jakimś sprzeciwem, poczuciem niezadowolenia, frustracji u takiej osoby, jakiegoś wyparcia, tak, jakiegoś przekomarzania się, szukania swego. Wiecie, no dużo jest, widzimy bardzo dużo kobiety dzisiaj są przytłoczone mężczyznami, którzy szukają siebie, bo jest bardzo duży egoizm i bardzo duża pycha i duma u mężczyzn, którzy tak naprawdę powinni być, nie powielać błędów Adama, który wskazuje na Ewę, czyli że to jej wina. Tylko mężczyzna, który weźmie odpowiedzialność za to, tu jestem, Panie, to nie wina Ewy, czyli obroni ją murem, nie było mnie przy niej. Czyli brakuje nam takich mężczyzn, natomiast bardzo często mężczyźni powielają system Adama, myśleniowy system wyparcia tego, że nie był odpowiedzialny i przerzucenia winy na kobietę. I to jest bardzo słabe, bo my kobiety jesteśmy z waszego żebra wzięte, jesteśmy bardzo kruche, słabe, a zarazem silne w miłość, ale potrafimy się w tej miłości spalać, że czasami jesteśmy już tym wszystkim zmęczone, aby was uczyć tej miłości. Więc pozwólcie nam, aby oczy, które Bóg nam dał, czyli to, co Bóg wyjął z waszego żebra, czyli to, co w nas jest właśnie piękne, empatyczne, które widzi więcej, czy tak zwany szósty zmysł kobiecy przez oczy właśnie tego miłosierdzia, tego głębszego poznania, żeby mógł wam naświetlać tą drogę poznawania tego, czym jest tak naprawdę miłość. I przez to też możecie się uczyć wtedy tej odpowiedzialności, bo kiedy właśnie stajemy w pokorze, kiedy mężczyzna staje się pokorny, a kiedy staje się pokorny, staje się silny. Bo zobaczcie postawę Adama, który mówi, chowa się w krzaki, kiedy Bóg go pyta, gdzie jesteś, Adamie, po tym jak Ewa zerwała owoc, a Adam mówi, ukrył się w krzakach i mówi, to jej wina. To zobaczcie, czy to jest siła? Faceci myślą, że to jest siła, bo to jest ich duma, to jest moja siła, ja dałem z siebie wszystko, coś tam i tak. I mamy pełno takich mechanizmów w głowie, jako mężczyźni wy macie, żeby właśnie być kimś. A to jest nic innego jak pycha, zakłamanie. Bo prawda jest taka, że ja powinienem być odpowiedzialny za moją żonę, którą mi dał Bóg i za krzywdę, którą się w niej dzieje. I kiedy widzę, że wiele relacji się rozsypuje, to brakuje mężczyzn, którzy powiedzą, to, że relacja się rozsypała, to jest moja wina. Brakuje takich mężczyzn, którzy powiedzą, że to, że mój syn, moja córka jest dzisiaj nieszczęśliwa, ma depresję, ma pewne zranienia, to jest moja wina. To jest moja bardzo wielka wina. Spowiadamy się tak na początku każdej mszy świętej, ale tak trudno nam zreflektować się z tym, jacy naprawdę jesteśmy. A przecież Bóg tego pragnie, przecież to nas wyzwala. Wiecie, my kobiety, my tak naprawdę powielamy i pomnażamy to, co nam mężczyźni dają. Więc jeżeli mężczyźni przynoszą do naszych domów frustrację, gniew, niezadowolenie, jakieś takie narzekanie i tak dalej, no to kobieta chociaż wychodziła pełna Ducha Świętego, rozradowana, to kiedy non-stop będzie patrzeć na takiego mężczyznę, który jest niezadowolony i pretensjonalny, to ona w końcu to nagromadzi, bo my jesteśmy jako gąbki. To nie tylko osoby wysoko wrażliwe, ale każda kobieta, która ma wrażliwe serce i nie jest zimna, będzie to w sobie gromadzić i w końcu wybuchnie. I wtedy tak, jest to czas, kiedy my też mamy stanąć w prawdzie o sobie, że sobie z czymś nie dajemy
dajemy po prostu rady. I idziemy wtedy do Boga, tak? Idziemy do Boga i mówimy, że nas jest dużo frustracji, złości, że sobie nie radzimy po prostu z tym kochaniem tego, co trudne. I to też jest prawda o sobie, tak? Że właśnie ta taka bezradność jest też prawdą o sobie, ale w tym momencie wypowiedzieć to Bogu, wyżalić się Mu, ale za chwilę przyjąć Jego miłosierdzie i wdzięczność też za tę sytuację, bo to nas uczy miłości, takiej bezwarunkowej, nie? To wszystko jest bardzo trudne dla nas, tak? Do uniesienia, ale z Chrystusem jest dużo łatwiejsze. Dlatego życie właśnie w przyjmowaniu codziennej Eucharystii jest tak ważne, bo to jest nasza siła do kochania tego, co trudne. I Bóg uczy żyć nawet w trudnym małżeństwie. Uczy też ukochać właśnie własne dzieci, ale też przede wszystkim wziąć odpowiedzialność za to, że jeżeli dziecko jest niegrzeczne, to widocznie jakieś tutaj nieprzepracowane rzeczy we mnie były, że dziecko to przejęło. I też wzięcie takiej odpowiedzialności, czyli zobaczenie w dziecku lustra moich nieuporządkowanych rzeczy, i to też jest staniecie w prawdzie o sobie. Bo wiecie, nas łączą węzły krwi, nasze komórki, wszystko gdzieś tam współoddziałują razem. Więc dziecko tak na dobrą sprawę jest owocem. Bo jak mówi Pismo Święte, dziecko jest owocem czego? Nas. To jest lustro, więc nie można mieć pretensji do dziecka, że jest jakieś. Jeżeli moje serce będzie pełne spokoju, miłości, zaufania Bogu, braku troski, braku lęku, tego wszystkiego, że serce jest lekkie i to dziecko będzie dojrzewało pod takim sercem, to ono urodzi się boskie i zagwarantuję Wam, że tak będzie. Natomiast jeżeli urodzi się dziecko, które będzie miało cechy na przykład mężczyzny ojca, który pewne rzeczy nie uporządkował, kiedy doszło do zapłodnienia, to może przejąć jakieś cechy jego, ponieważ, tak jak mówię, dziecko jest owocem tego, co w nas jest. Im więcej przerobimy tutaj z Panem Bogiem, tym lepsze będą nasze dzieci i bardziej spokojniejsze i bardziej pobłogosławione, wolne od tego wszystkiego, co my nie chcemy, tak bardzo trzymamy przez ten opór. No to jest tak paskudna rzecz, opór, który człowiek ma, że nawet właśnie słuchałam ostatnio księdza nagrania i właśnie on tam powiedział, że czasami nawet dusze czystowe tak bardzo stawiają opór prawdzie o sobie, że czasami tysiące lat tam pozostają, bo nie chcą przyjąć tej prawdy. A przecież praktykowanie stawiania prawdy o sobie, kiedy przychodzi ona przez drugiego człowieka, który najczęściej z nami żyje, jest czymś najlepszym, co możemy zrobić. Tylko uwaga, żeby ta prawda nie zamieniła się w bożka, bo my nie mamy zajmować miejsca Boga, tylko my mamy współtowarzyszyć na drodze drugiemu człowiekowi. I ja bardzo często staję w prawdzie o tym, że bardzo często jest to lekkie, jest to wolne, sieję, a nagle widzę, że ja już zaczynam za bardzo naciskać, za bardzo napierać. I tu jest też... jestem odsyłana przez Ducha Świętego do staniecia w prawdzie o sobie i znów to robię. I znów się upokarzam i znów przyjmuję miłosierdzie Boże i tak non-stop przyjmuję swoją nędzę. Czy to jest okej? Tak, jest to okej, bo zaakceptowałam to, bo Bóg mnie do tego uzdolnił, bo zostawiłam upór i mówię, Panie Boże, taka jestem, co ja mam na to poradzić? Jestem tylko człowiekiem, który jest po prostu kontynuacją grzesznego nasienia Ewy i taka jestem słaba. Jeszcze 10 tysięcy razy się Ciebie zaprę. Nie miłuję Cię tak, jak chciałabym Cię miłować, ale dążę do tego. I to, co jedyne mogę zrobić dla Ciebie, Panie Boże, to przyjmować z pokorą prawdę o sobie, nędzę taką, jaką mi objawiasz. I tylko to mnie wyzwala tak na dobrą sprawę. Wiecie, najwięcej nam daje też poznanie mechanizmów, które nami kierują. Kiedy nasze emocje nam coś komunikują, bo Bóg stworzył emocje po to, żeby nam coś komunikowały. I kiedy pojawia się złość, kiedy pojawia się frustracja, kiedy pojawia się bunt, gniew, to on o czymś świadczy. I teraz trzeba na chwilkę usiąść i zapytać się siebie i Boga, który mieszka w Twoim sercu, co Bóg chce Ci przez to pokazać, czego Ty szukasz właśnie w tym człowieku albo w tej sytuacji. Czy szukasz tam mnie, zapyta Bóg, czy szukasz tam właśnie może jakiejś akceptacji, zrozumienia, może szukasz tam rodzica, który nigdy Ci tego nie dał. A to nie o to chodzi, wiecie, żeby w drugim człowieku tego szukać. I kiedy nie zrozumiemy tej prawdy, to non stop będziemy się czuli odrzuceni, kiedy drugi człowiek nam o czymś, kiedy drugi człowiek zmieni zdanie, kiedy drugi człowiek nam o czymś nie powie, będziemy używać mechanizmów toksycznych, czyli ty zawsze tego nie robisz, pomimo że 80% człowiek może tak robić i nie będziemy pozwalać na to, żeby dany człowiek czasami postąpił inaczej, czasami postąpił nieperfekcyjnie. Nie będziemy na to pozwalać, będziemy się burzyć, frustrować, gniewać, będziemy się czuli niezauważeni, bo ktoś nam o czymś nie powiedział, nie zapytał nas o zdanie.
tak będziemy reagować, bo nie będziemy kochać wolno, a tylko miłość wolna może zbudować bliskość i przyjaźń. I wtedy w takiej miłości właśnie możemy w takiej relacji sobie wszystko mówić i wszystko cierpliwie znosić, każde trudy. I dajmy na to taki przykład, nie? Że jest na przykład jakaś sytuacja, gdzie jest jakiś konflikt dwojga ludzi. I niezależnie od tego, czy to wyszło od tej strony, czy od tej, ale ten człowiek, pojawiają się w nim jakieś destruktywne emocje i ich nie rozumie, albo rozumie je, ale je wypiera, bo nie jest w stanie przyjąć tej prawdy o sobie i nie chce tego zrobić. To teraz, co my możemy zrobić w takiej sytuacji? Ty, jako osoba, która widzi więcej, możesz poprosić Boga o łaskę cierpliwego znoszenia łomności twojego partnera i możecie usiąść razem, porozmawiać, a możemy też udać się w tą stronę, w którą niestety ja bardzo często się udaję, tak? Na przykład to już nie chodzi o przyjaźnie, relacje rodzinne, ale bardzo często jest tak, że ja reaguję złością na złość. Taka jestem, taka właśnie jestem, że czasami się coś we mnie burzy i się sprzeciwiam, ale na 100 razy, 50 razy już mi się udaje odpowiedzieć łagodnie, nawet kiedy tutaj właśnie mnie napominacie, czy tam z jakimś wizerunkiem, czy z czymś uda mi się odpowiedzieć, okej, możesz mieć w tym rację, tak? I pójść z tym do Boga. Także widzicie, że to jest nieustanna szkoła pokory, stawania w prawdzie. I teraz, jeżeli dwoje ludzi zechce przyjąć siebie takich nędznych, to wygląda tak, że siadają obok siebie. Jedna osoba się popłacze, ta, która sobie z tym nie radzi. I na przykład otworzy się i powie, wiesz co, przepraszam, że przerzuciłam na ciebie swoje frustracje. To nie twoja wina, to ja sobie z tym nie radzę. I może się wtedy ta osoba otworzyć, co w niej było, jak ona się poczuła, dlaczego dane emocje się w niej pojawiły. Możemy pomóc takiemu człowiekowi to poodkrywać, nie oceniając go. I teraz, jeżeli jest sytuacja taka, że już na przykład doszło, bo to jest sytuacja, która daje właśnie to poczucie bliskości. Natomiast sytuacja, która burzy bliskość, to jest taka sytuacja, kiedy właśnie zachowujecie się tak jak ja czasami. Czyli odpowiecie złością na emocje negatywne, które się w drugim człowieku pojawiają. Chociażby nawet one wynikały z pychy, nieistotne. Ale jeżeli odpłacimy tym samym, to tak jak Jezus mi powiedział, wchłoniemy to zło, które jest w tym drugim człowieku i pomnożymy je razy dwa. Więc mi nieraz się takie coś zdarza zrobić. Ale czy ja mam się na siebie gniewać? Mam siebie nie akceptować? No nie, no idę do Jezusa i mówię, Jezu, jestem taka nędzna, dziękuję Ci, że mi to pokazałeś po raz enty. Ale kiedyś ja sobie mówiłam, nie, ja już teraz jestem nawrócona, ja już nigdy nie upadnę w żaden taki grzech, co upadałam. Ale teraz już tak nie myślę. Teraz wiem, że jestem człowiekiem słabym i się czuję bardzo lekka i wolna. I właśnie ta akceptacja tego, że taka jestem, przynosi tą miłość Boga i też właśnie jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, tak, że to, co dzieli nas, to tak naprawdę ta nieakceptacja siebie, bo kiedy my nie akceptujemy siebie, to nie możemy zaakceptować drugiego człowieka. I ja zazwyczaj, jak mi ta złość minie, to ja idę do Jezusa i zaczynam adorować Jego miłość, zaczynam adorować cechy tej osoby, na którą się zezłościłam, które są dobre w niej na przykład, tak? I przychodzi niesamowity pokój serca i miłość, bo tym jest pokora. Pokora równa się wdzięczność, przecinek, akceptacja nędzy swojej i drugiego człowieka i powiedzenie sobie, Panie Boże, takich nas kochasz i do takich nas nędznych przychodzisz, do takich nas mówisz, przychodzisz w Eucharystii, przychodzisz z miłosierdziem. Natomiast pycha, egocentryzm zaczyna się sprzeciwiać. Jak mogłeś mi tak powiedzieć? Jak mogłeś tak zrobić? I widzimy, że to jest w kółko i w kółko. Natomiast też uważajmy też na takie sytuacje, gdzie non stop po prostu powielamy te same błędy, już jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie mechanizmy wyparcia, tak, stawiania oporu, bo jest to do czasu, to jest wszystko do czasu, ale im bardziej będziemy się wypierać przyjmowania tej prawdy, pokory i niewzięcia odpowiedzialności, bo wiecie, nie ma czegoś takiego, że my będziemy zamiatać tą zgniliznę pod dywan, a ktoś przyjdzie do nas z jakimś rozwiązaniem tego, jak my teraz się mamy zachowywać. Bo tak na dobrą sprawę to nie o to chodzi, żeby działać, żeby pływać płytko w relacji. Bo jeżeli będziemy pływać płytko w relacji do żony, do dziecka i szukać tego, co jest na tacy podane i już jest wszystko cacy, bez zaglądania w siebie i stawania w prawdzie o sobie, to gwarantuję Ci, że prędzej czy później, po tygodniu, po dwóch, znów będziesz się na siebie złościć, że Ci się nie udało, a przecież słuchałaś tyle kazań i znów mi się
się nie udało? No właśnie dlatego, że nie zeszłeś tutaj, głębiej. Jeżeli tu nie zejdziemy, tu się nie skonfrontujemy, nie zapłaczemy gorzko, tak jak Piotr zapłakał gorzko nad sobą i nad tym, że zapiera się Chrystusa, wypiera może własną prawdę, to co przychodzi, że jest pyszny, może zadufany w sobie, że jeżeli my nie staniemy w takiej prawdzie, że tacy jesteśmy, ja nie wiem, jaki jesteś, mówię do ciebie po prostu po to, żebyś ty stanął w prawdzie. Ja ją poznałam i nieustannie ją odkrywa Bóg przede mną i nawet o to proszę. I ja się na to nie złoszczę, bo to byłoby tylko wyrazem pychy, kiedybym się na to złościła. Ale ja wiem, że ja upadnę 1000 razy jeszcze. Ale wiem, że mam mocnego Boga i mogę z tym wszystkim do Niego przyjść. Tu nie chodzi o zuchwałe grzeszenie, bo ja nie planuję tego, że zgrzeszę. Po prostu jak upadnę, to wiem, że to był dopust Boży, aby z tego wyszła jeszcze większa pokora i uniżenie i przyjęcie jeszcze większej miłości Bożej. I to buduje bliskość i to dopiero jest przestrzenią wolności, że my już nie szukamy rodzica w tej drugiej osobie, że już my nie szukamy partnera, który jest idealny, który da nam poczucie bezpieczeństwa, zagwarantuje nam, jak będzie nam wyglądała nasza przyszłość co do cela. Że nawet to, co my ślubujemy na ślubie, to jest wszystko ślubowanie. Ale to, czy nam się uda tego dochować miłości, czyli tego, że my będziemy kochać. Przecież wiemy doskonale, że ślubujemy miłość przed obliczem Boga na ślubie, ale czy my rzeczywiście będziemy tak miłować, jak Bóg tego chce? Przecież 1000 razy się wyprzemy tej miłości. Czy nie sprzeciwimy się wtedy temu, co ślubowaliśmy Bogu i drugiej osobie? No oczywiście, że tak. Ile razy nam się zdarzy spojrzeć pożądliwie na innego mężczyznę czy kobietę po ślubie? Myślę, że się zdarzy. Im czystsze serce, tak jak mówi Jezus, to wszystko z wnętrza pochodzi. Pożądliwość, wyuzdanie, szukanie swego, kłamstwo, chciwość. To wszystko pochodzi z wnętrza człowieka i to czyni go nieczystym. Więc im czystsze serce, im wolniejsze serce, im częściej staje w prawdzie o sobie i szuka tej głębi poznania, a nie mówi, nie chcę teraz, bo nie jestem gotowy. Tylko właśnie jestem gotowy, bo chcę coraz bardziej się upodlić przed Bogiem i przed swoją drugą połówką, bo nic bardziej nie otwiera serca drugiego człowieka, jak przychodzimy i nie chcemy się tłumaczyć, bo tłumaczenie jest w ludziach, którzy noszą głębokie poczucie winy z tego, jacy są. Czyli tu nie ma akceptacji siebie, a kiedy nie ma akceptacji siebie, nie ma relacji, no bo bez tego nie ma relacji i dopóki my tego nie zrozumiemy, to nie przyjdzie ta prawdziwa bliskość, za którą przecież tak bardzo tęsknimy. Bo my tęsknimy za tą bliskością, tylko te płaszcze, które nakładaliśmy na siebie od dzieciństwa, po prostu stłamsiły to, co najpiękniejsze w nas i tą pokorę przede wszystkim, tak? Więc to odkrywanie takiego dzieciństwa Bożego, że ja mogę do tatusia zawisnąć na szyi i przyjść ze wszystkim, że ja mogę taką relację też zbudować z drugim człowiekiem, gdzie ja mogę mu wszystko powiedzieć, ale ten człowiek też mi może wiele innych rzeczy powiedzieć. Wiecie, gdybym miała partnera kiedyś albo dziecko, które na przykład nie radzi sobie z jakąś nieczystością i to dziecko by mi przyszło w pokorze i powiedziało, wiesz, nie radzę sobie z tym. Albo nawet jakby mi mój partner powiedział, że mnie zdradził. Myślę, że byłoby to dla mnie bardzo ciężkie, ale kiedyby on powiedział, co nim kierowało, albo moje dziecko by mi powiedziało, że mnie okradło, albo że, nie wiem, powiedziało kłamliwe świadectwo na temat mnie, tak? Jakby jakieś słowa, które są destruktywne. Ale jeżeli by powiedziało, co nim kierowało, jaki ból, jakie emocje, co tam było, to nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać grzech, tylko ja chcę poznać prawdę, co w tym człowieku wtedy było, co się działo w jego sercu, w świątyni jego serca. I pewnie ta rana by bolała, ale przyszłaby empatia wtedy, kiedy coś w pokorze jest mi wyznane. I tak jest automatycznie, że my otwieramy swoje serce, my kobiety tak mamy, że my otwieramy swoje serce, kiedy mężczyźni stają się pokorni, kiedy chwytają nas za ręce i powiedzą, zawiniliśmy przeciwko Tobie, zawiedliśmy w miłości, w opiece nad Twoim sercem, Twoimi emocjami, zawiniliśmy w tym wszystkim i wiesz co, nie chcę się tłumaczyć. Jestem złym człowiekiem, czasami źle Cię traktuję. Ale w tym wszystkim Bóg mnie kocha i staram się po prostu przyjmować miłosierdzie od Niego i tak samo chcę patrzeć na siebie, przecież też jesteś skarbie niedoskonała, niedoskonały. I to jest dopiero miłość, kiedy my możemy swobodnie wyznać swoje słabości swojej bratniej duszy, czyli człowiekowi obok, ale w tym wszystkim najpierw sami musimy się stać pełni. Dwoje pełnych ludzi w Bogu, dwoje ludzi, którzy są w pełni wolni od różnych takich uprzedzeń, oporów, murów,
właśnie tego nieakceptacji siebie, poczucia winy, chęci tłumaczenia się za wszelką cenę, stawiania na swoim, szukania swego. Jeżeli dwoje dojrzałych ludzi stanie na swojej drodze, nie jeden człowiek, a drugi tak, tylko dwoje dojrzałych ludzi, to gwarantuję Wam, że miłość i przyjaźń będzie niesamowicie owocować w takim małżeństwie, w takiej relacji. Także życzę Wam tego, kochani, żebyście po prostu mądrze wybierali partnerów do małżeństwa, żebyście szukali nie tyle osób idealnych, bo takich nie ma, ale po prostu osób, które otwarte są na to, żeby przyjąć prawdę o sobie, bo jeżeli taka osoba będzie otwarta, mieć serce na prawdę, to gwarantuję Wam, że prędzej czy później, pomimo że teraz jest ta osoba na niższym etapie dojrzewania, to wierzę w to bardzo mocno, że jeżeli serce jest otwarte, to na pewno przyjdzie odpowiedzialność i na pewno taki człowiek stanie się jak święty Józef, jak Pan Jezus, jak Mojżesz, jak Abraham, który będzie skałą, bo tak jak wspomniałam na początku, mężczyzna, który jest skałą, nie ma konkurencji. Także życzę Wam tego, drodzy mężczyźni, abyście się tacy stawali i Wam, drugie panie, abyście miały dużo cierpliwości w tym, jak uczyć mężczyzn miłości, ale też abyście i Wy były pokorne i też stawały przed Bogiem właśnie w prawdzie o sobie, aby to miłosierdzie mogło przez Was przepływać i dawać Wam takie głębokie poczucie spełnienia, bo w Bogu mamy tak naprawdę wszystko i może nam się zawalić małżeństwo, możemy stracić dzieci, ale świat nam się nie zawali, kiedy mamy Boga, mamy naprawdę wszystko. Także życzę Wam tej wolności w Chrystusie. Amen.